zamiast my powinniśmy władać mamonem. Dziś powiemy o mamonie. Mamonie, która nas wszystkich omamia. Omamia nas tak, że nie widzimy nic więcej poza pieniędzmi i poza mamoną. I chcemy pracować za mamonę i dla mamony. I mamona się staje naszym panem, zamiast my powinniśmy władać mamoną. Przełączmy na drugi slajd. Albowiem zaczniemy od innego kontekstu. Bardzo często uważamy, że kiedy pracujemy w biznesie, to osiągniemy sukces. Podczas gdy celem naszym jest pracować nad biznesem. W biznesie skupieni jesteśmy na codziennej aktywności, codziennej działalności. Gasimy pożary. Biegamy. Znacie to powiedzenie? Znacie to pojęcie? Gaszenie pożarów, moi drodzy, na czacie? Czyli gasimy pożary, biegamy od problemu do problemu. I wydaje nam się, że mamy bardzo dużo pracy. Jeśli pracujesz po 16 godzin dziennie, to nie jesteś lepszy niż inni, jesteś gorszy. To oznacza, że jesteś dwa razy większym debilem, ponieważ potrzebujesz 16 godzin na to, na co inni 8. Także nie pracuj 16 godzin dziennie, chyba że w 8 godzin robisz to, co inni 16, to wtedy zostanie drugie 8, to zrobisz w 16 tyle, co inni 32 albo jeszcze więcej. Jaki jest sens pracować w weekendy? W weekendy pracują nieudacznicy, którzy przez cały tydzień, kurwa, opierdalali się i nic nie robili i teraz muszą nadgonić robotę. Zastanów się, czy tak nie jest. Chyba że jesteś tak zajebisty i masz tyle zajebistych tematów i wszystkie je odhaczasz, że zostajesz na weekend po to, żeby każdego weekendu popchnąć swoją firmę o 2 dni do przodu. Popatrz, po 2 tygodniach jesteś już 4 dni do przodu. Po 3 tygodniach jesteś tydzień dalej niż twoja konkurencja. Oni 3 tygodnie, a ty już przepracowałeś miesiąc. I w ten sposób to się zwiększa. I jeszcze bardziej zwiększa. I w ten sposób tworzymy rzeczywiście przeciwwagę i przewagę konkurencyjną. Przeciwwagę temu, co inni robią, ponieważ robimy więcej. I przewagę, ponieważ mamy więcej cykli. Więcej. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. I w tym przypadku, pracując nad biznesem, tak jak powiedział Jaromir, patrzymy dalej. Planujemy. Widzimy całokształt. Nie biegamy od pożaru do pożaru.